Zapraszamy wszystkich chętnych, zwłaszcza gimnazjalistów i ich rodziców, 11 kwietnia od godziny 9 do 12 właśnie do obiektu przy ulicy Kostrzyńskiej 46, czyli tutaj, gdzie w tej chwili rozmawiamy, gdzie znajduje się baza szkolenia praktycznego. I czeka mnóstwo fajnych niespodzianek na właśnie naszych adeptów, przyszłych uczniów. Myślę, że będą zadowoleni, będą mogli poznać zarówno obiekt szkoły, jak i uczniów, którzy już się tutaj kształcą, nauczycieli, no i oczywiście spróbować swoich sił w różnych konkursach. Kształcenie w zawodach rolniczych i geodezyjnych, tak można w skrócie powiedzieć. Kształcenie to jest oczywiście na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się uzyskaniem kwalifikacji, czyli po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Uczeń wychodzi z tytułem technika i oczywiście zdaną maturą, przez co może później kontynuować studia wyższe. Nasi uczniowie bardzo często trafiają zgodnie z kierunkiem kształcenia, który obrali w szkole średniej i kontynuują później studia na Uniwersytecie Przyrodniczym i na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Z racji tego, że mamy rok temu dokładnie podpisaliśmy umowę partnerską o współpracy w kontekście kierunku, który chcemy uruchomić, to jest technik inżynierii środowiska i melioracji. I tak się dobrze składa, że Gnieźnieńska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma studia na poziomie licencjackim właśnie o tym samym kierunku, czyli inżynieria środowiska. Te kierunki, w których kształcimy, to są nasze sztandarowe kierunki. Najstarszy kierunek to jest technik rolnik i w tym kierunku kształcimy 55 lat. Tak długo jak szkoła istnieje. Uczniowie nasi wygrywają olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych. Startują corocznie w tej olimpiadzie i dochodzą do szczebla krajowego. Także mamy tutaj na przestrzeni tych wielu, wielu lat wiele sukcesów w kształceniu zawodowym właśnie. W kształceniu w zakresie techniku mechanizacji rolnictwa. W tym czasie również wielokrotnie nasi uczniowie doszli do szczytów, czyli są laureatami konkursów zarówno wiedzy i umiejętności rolniczych, jak i niedawno tych dwóch edycji, które się odbywały, konkursu Młody Mechanik na medal. Mamy nadzieję, że również geodeci pójdą w ich ślady, ponieważ jest to nowy kierunek, dlatego też nie mamy jeszcze doświadczenia, jeżeli chodzi o konkursy, ale próbowaliśmy już swoich sił w tym roku w eliminacjach szkolnych Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej. To też jest konkurs, którego laureaci mają zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, także taki bonus. Niestety nie udało nam się dojść do drugiego etapu, ale to było po prostu pierwsze doświadczenie w tak krótkim stażu, w jakim kształcimy w tym zawodzie, to myślę, że udane. Jeżeli chodzi o kształcenie w zawodzie technik geodeta, to mamy najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny zakupiony w ubiegłym roku z dotacji organu prowadzącego, czyli powiatu gnieźnieńskiego. Także nie mamy się czym pochwalić, chyba oprócz Szkoły Poznańskiej jesteśmy najlepiej wyposażoną szkołą w całym województwie wielkopolskim w tym zawodzie. Taka osoba ma bardzo wszechstronne przygotowanie i wszechstronne uprawnienia, bo to jest osoba, która zarówno wykonuje projekty związane z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, jak również odwodnienia domków, projektowanie, budowa sieci oczyszczalni przydomowych, przygotowywanie dróg dojazdowych do różnego rodzaju składowisk, przygotowanie terenu pod składowiska, wysypiska śmieci, jak również budowa stawów rybnych, przygotowywanie prac związanych z urządzeniem tego typu terenów. No i oczywiście standardowo to, co wiąże się z działką melioracja, czyli dbanie o właściwy poziom stosunków wodnych w glebie, czyli różnego rodzaju nawodnienia, odwodnienia, konserwacja urządzeń melioracyjnych i tym podobnych. I nie przeczę, że dzięki również drugiej takiej umowie w ramach projektu Albatros mamy również dobre wyposażenie, jeżeli chodzi o technikę mechanizacji rolnictwa. No gorzej jest z architekturą krajobrazu. No tutaj pracujemy, złożyliśmy pismo o dofinansowanie, będziemy się ubiegać o środki z urzędu, z funduszy marszałka województwa wielkopolskiego. Projekt ten lada chwila powinien zostać rozstrzygnięty, także myślę, że uda nam się również doposażyć ten kierunek kształcenia.